nazwisko Mateusz Barczak, jestem z wykształcenia automatykiem i specjalistą do spraw odzysku ciepła w naszej firmie i serwis ASFI. Pochodzimy z Kalisza. Mam nadzieję, że będę w stanie dźwignąć poziom po moich poprzednich przedmówcach. Będę rozmawiał o tym odpadzie, o którym wspominał pan Wojtek podczas swojej prezentacji, od spężarek, ale nie tylko. Tytuł mojej prezentacji: Przemysłowa instalacja odzysku ciepła, dosłownie w trzech slajdach o naszej firmie. 23 lata doświadczenia w prowadzeniu inwestycji, 18 lat w zawodowym ciepłownictwie, 17 lat w odzysku ciepła, o tym za dwa slajdy również powiem, i 31 osób aktualnie zatrudnionych jest w naszej firmie. Partnerzy naszej firmy to są głównie producenci sprężarek, ci, którzy mają ochotę coś z tym ciepłem zrobić rzetelnie. O tym też będę mówił później. Są to firmy audytujące, zapewniające audyty energetyczne, czy firmy, które zajmują się chłodnictwem, w sensie optymalizacji zużycia energii chłodniczej, sprężonego powietrza, Politechniki Łódzka i Poznańska, czy operatorzy energetyczni. Szybki slajd o naszych klientach. Generalnie duże loga. Niektóre są mniej, niektóre bardziej Państwu znane i rozpoznawalne. Ale już przechodzę do meritum. 17 lat doświadczenia w instalacjach odzysku ciepła. Otóż tak, pierwsza instalacja odzysku ciepła od sprężarek olejowych miała miejsce, miała szansę się odbyć lat temu 17. I nasza firma brała w tym udział. To była pierwsza instalacja odzysku ciepła od maszyn olejowych, bo bezolejowe maszyny, no to już historia sięga pierwszej instalacji roku 95. Przechodzę do meritum, czyli do instalacji odzysku ciepła z procesów czy maszyn przemysłowych. Dzielimy generalnie odzyski ciepła na dwie grupy. Jedno to są maszyny ciepłodajne, a drugie procesy przemysłowe. O obu chwilkę powiem. Maszyny ciepłodajne, sprężarki, zgrzewarki, ciągarki, chłodnice, obrabiarek i nie tylko. Generalnie kiedy instalacja odzysku ciepła się będzie opłacać, no to zawsze tutaj będzie występował efekt skali. Jeżeli mówimy o zgrzewarce, to nie o takiej jednopunktowej, tylko jak już to o takiej 25-punktowej. Z takiej sprężarki wykonaliśmy instalację odzysku ciepła i udało nam się takową zgrzewarką wygrzać 1000-metrowy obiekt socjalno-biurowy. Procesy technologiczne z dużym potencjałem ciepła odpadowego. No tutaj jesteśmy zaskakiwani właściwie co tydzień, a przynajmniej dwa razy w miesiącu przez Państwa procesy, no które często, gęsto są po prostu niewydajne energetycznie. Po prostu producent technologii nie przewidział być może możliwości zoptymalizowania procesu produkcyjnego, jeżeli chodzi o gospodarkę energetyczną. Tu dla przykładów dwa skrajne przykłady. Jedno to jest po mojej i Państwa lewej, to jest dojrzewalnia kostki brukowej. Otóż kostkę brukową, żeby z metra kwadratowego placu można było wyprodukować jej więcej, to po formowaniu producenci stawiają aktualnie dojrzewalnię kostki brukowej. Czyli jest to pomieszczenie, w którym panują optymalne dla dojrzewania kostki brukowej warunki, a to jest 92% wilgotności, 42 stopnie. W momencie, kiedy kostka oddaje swoją wilgotność, włącza się ten wentylator. W konsekwencji ten wentylator pracuje cały czas. To napchane energią i wilgocią powietrze, 92% wilgotności, 42 stopnie, powtarzam się raz jeszcze. 8000 metrów sześciennych na godzinę, 7000 godzin w roku, jak te zakłady pracują, no po prostu marnotrawimy energię. My to powietrze osuszyliśmy i wrzuciliśmy z powrotem. W konsekwencji wentylator, który, nie wiem czy widać mój kursor, jest akurat z lewej strony dojrzewalni, wentylator z palnikiem gazowym, naturalnie musi mniej pracować i mniej tego ciepła na rzecz podgrzania świeżego powietrza wrzucić. Pokazuję ten przykład, bo to jest przykład odzysku ciepła niskotemperaturowego, 42 stopnie. To w takich warunkach, gdyby to była
woda, no to właściwie no, wzruszamy ramionami i mówimy, no trudno, no 40 stopni idzie w kanał, no ale musi iść, no bo co my z tych 40 stopni wielce zrobimy. Jeżeli można układ bezpośrednio zawrócić, no to jest szansa, że to będzie opłacalne. Drugi przykład, te garnki, które Państwo widzą, są to barwiarki. Barwiarki do barwienia przędzy. Pojęcia Państwo nie macie, ile energii i ile wody potrzeba do tego, żeby nasz świat tekstylny był kolorowy. A to jest stosunkowo naprawdę nieduże barwienia, a ściekłu technologicznego o dwóch temperaturach, o tym zaraz powiem, 10,5 tysiąca metrów sześciennych na miesiąc, czyli hektar metr pod wodą. Po roku czasu mniej więcej 12-13 metrów słup wody na hektarze, który idzie po prostu w kanał. No i teraz o tych parametrach temperaturowych powiem, bo klient podzielił to dosyć zgrabnie. Na ścieki zimne, to były te, które miały od 70 do 50 stopni i na ścieki ciepłe, te, które miały od 110 do 70 stopni. Te ścieki trafiały bezpośrednio w kanał, a właściwie przez studnię schładzającą, która i tak była niewydolna i nie dała rady tego dochodzić do warunków oczekiwanych przez wodociągi, no do kanalizacji miejskiej. My tą gorącą wodę poprocesową, ona jest nieco wymagająca, bo ona jest po pierwsze zanieczyszczona barwnikami, ale po drugie no przędza, jak to przędza, to są niteczki, więc jakby sam wymiennik też musi być odpowiedniej konstrukcji. Świeżą wodę, która ma być zaraz na początku procesu no, użyta na zalanie tych barwiarek, podgrzaliśmy tą wodą, która no, miała trafić do kanalizacji. Payback, przepraszam, chyba 1,5 roku, jeżeli chodzi o kartkę brukową, to było 2,5 roku. To są projekty naprawdę sprzed kilku lat, gdzie ceny energii były dużo, dużo niższe. Dzisiaj no, klienci mogą tylko namnażać swoje oszczędności. Ten slajd pokazuje dlatego, że jeżeli chodzi o efektywność energetyczną czy instalację odzysku ciepła, warto tutaj myśleć już od samego początku. W momencie, kiedy coś kupujemy, tak jak pan Wojtek wspomniał o tym, że no, kryterium głównym przy zakupie sprężarki jest jej cena, a nie do końca już patrzymy na efektywność, polecam, tak powiem, ten mamy spójny z panem Wojtkiem punkt widzenia, czyli warto przemyśleć, czy nie dopłacić, żeby jedno do drugiego spłaciło się w określonym czasie. Tu jest akurat kocioł gazowy, takiej kotłowni kontenerowej, którą robiliśmy i przy tego typu kotłach, przy tej mocy kotłach warto myśleć o ekonomizerze. To jest parę tysięcy złotych czy euro w zależności od mocy. W konsekwencji krzywa sprawności podnosi się o 5 punktów procentowych. Jeżeli przyjmiemy pracę takiego kotła technologicznego na rzecz właśnie technologii, czyli mówimy o jej ciągłej pracy na poziomie 6 czy 7 tysięcy godzin rocznie, jest to naprawdę coś, co się spłaca w przeciągu może roku. Instalacje odzysku ciepła od sprężarek, bo na nich się dzisiaj skupię, z tego względu, że reprezentują Państwo różne gałęzie przemysłowe, a sprężone powietrze jest wszędzie i naprawdę jest niewiele tych gałęzi przemysłu, które są od niego wolni, a te, które są, naprawdę mają dużo szczęścia, przynajmniej jeżeli chodzi o rachunek energetyczny. Sprężarka powietrza, jaka jest, każdy widzi i każdy wie, generalnie na zespole sprężającym mieszanka olejowo-powietrzna już na podwyższonym ciśnieniu ukierunkowana jest do separatora. Górą wychodzi zawsze sprężone powietrze na chłodnicę powietrza, a tą czerwoną rurką przez zawór 7 trójdrogowy termostatyczny albo przy niskiej temperaturze oleju z powrotem na zespół sprężający albo na chłodnicę w celu jego wychłodzenia. Pan Wojtek pokazywał nieco inny wykres, pewnie nawet ładniejszy. Konsekwencja tego wykresu jest taka, że 70% energii pobranej przez sprężarkę elektrycznej zamienia się w ciepło zawarte w oleju. 15% tego ciepła, 15% rachunku ogólnego to jest ciepło zawarte w sprężonym powietrzu, czyli 85% energii trafia w atmosferę, o ile oczywiście trafi na te chłodnice. Jeszcze chwilkę tutaj.
Więc gdzie my szukamy oszczędności? Gdzie my łapiemy oszczędności? A na zaleju 70% jest to wystarczający procentowy udział w energii, żeby na tym cieple się właśnie skupić. 15% ze sprężonego powietrza również tą energię da się odzyskać. Jednak koszty modernizacyjne sprężarki są na tyle duże, że tutaj by musiały być właściwie podwojone razy dwa, bo wymienniki trzeba było zastosować wówczas dwa, gdzie ta część tortu już po prostu przestaje być atrakcyjna, jeżeli chodzi o ekonomię odzyskiwania ciepła. Widziałem sprężarkę, nie będę mówił jakiego producenta, która rzeczywiście pod względem odbioru energii z wewnętrznego układu odzysku wydaje się być doskonała, bo łapie zarówno ciepło sprężonego powietrza, olej, jak i również ciepło radiacyjne, które jest wewnątrz sprężarki z ciepłem falowników włącznie. Ale to może kiedyś, być może w pokoju będę mógł się na ten temat wypowiedzieć. Sprężarki powietrza olejowe omówiliśmy, sprężarki powietrza bezolejowe to jest zupełnie inna konstrukcja. Pokazuję dla porównania te dwie konstrukcje, żeby zaznaczyć, że 70% ciepła jest w sprężarce olejowej w oleju i rzeczywiście ze wskaźnikiem 0,9 sprawności odzysku ciepła jesteśmy w stanie uzyskać 63-65% sprawności w odniesieniu do mocy znamionowej. Tak przy sprężarce bezolejowej jesteśmy w stanie uzyskać 80% sprawności w odniesieniu do mocy znamionowej, gdyż tam rzeczywiście odbieramy oprócz tego ciepła radiacji wspomnianego przed chwilą, myśląc o jednej maszynie, odbieramy całość, czyli i ciepło oleju, i wychładzamy stopnie sprężające, i sprężone powietrze na drugim i pierwszym stopniu, na pierwszym i drugim stopniu chłodzenia sprężonego powietrza. Ważnym jest jednak, i miałem taką dyskusję chyba z półtorej miesiąca temu u jednego z producenta słodyczy, duży zagraniczny potencjał, gdzie liczył, że 80% rzeczywiście tej energii odzyska, ale pracując na parametrze 70-80. Przestrzegam Państwa, bo to w konspektach producentów sprężarek czy dostawców modułów odzysku ciepła nie jest tam napisane. Żeby uzyskać taki wskaźnik ze sprężarki bezolejowej, to musimy zapewnić temperaturę powrotu na sprężarkę maksymalnie, powtarzam, maksymalnie 35 stopni. Czyli odbiornik naszego ciepła odpadowego, jeżeli my wyciągamy 80 stopni ze sprężarki, musi mieć co najwyżej, więcej mieć nie może, 30 stopni. Więc generalnie tego ciepła jest dużo, sprawność może być większa, tylko mamy dosyć ciężkie kryteria do spełnienia dla zachowania takiej sprawności odzysku. W konsekwencji, przekazując klientowi prawdziwą informację, jak to koniec końców będzie wyglądało, odstąpił od inwestycji i szuka dalej miejsca, gdzie by mógł to ciepło zagospodarować w sposób efektywny po prostu. Sprężarki powietrza ciąg dalszy. Ten slajd pokazuję dlatego, żeby Państwu przekazać, że nasza firma nie potrzebuje od producentów sprężarek nic. Czyli my jesteśmy w stanie każdą sprężarkę, czyli sprężarkę olejową chłodzoną wodą i powietrzem, i sprężarkę bezolejową chłodzoną wodą, możemy przerobić, zmodyfikować i układ chłodzenia czy układ olejowy bez udziału producentów sprężarek. Jesteśmy pod tym względem bardziej atrakcyjni cenowo, chyba że mówimy o sytuacji, gdzie zamawiamy nową sprężarkę, to czy zamówić wymiennik od razu? Tak? Czy ja później będę tańszy, czy będzie atrakcyjny, czy to będzie lepiej? Nie. W momencie, kiedy Państwo zamawiają nową sprężarkę, proszę ten ptaszek, wymiennik ciepła zaznaczyć, bo nawet jeżeli dzisiaj nie macie pomysłu na to, co z tym ciepłem zrobić, koszt tego wymiennika na etapie zamówienia będzie stosunkowo nieduży, za to da nam możliwości odbioru ciepła w późniejszym terminie, jak już ten pomysł nam przyjdzie do głowy. Przechodzę do naszych realizacji. To jest wspomniana przez pana Wojtka instalacja odzysku ciepła, która wyłączyła kotłownię dwa razy po 250 kW.
Tu mam cztery sprężarki 90 i 75 kW. Payback tej instalacji, instalacja już pewnie będzie miała z 5 lat albo 6. To był z białymi certyfikatami, jeszcze na starych zasadach, wówczas licząc roczny w odniesieniu do dzisiejszych warunków, powiedział, że dwuletni. Mówię nowych warunków przyznawania i wartości białych certyfikatów. To zdjęcie z realizacji pokazuje dlatego, że w tej sprężarkowni mam 532 kW. Producentów w sumie trzech, bo i włoskich, i niemieckich, i szwedzko-belgijskich. Ale ważnym jest to, że odległość między sprężarkownią a buforem, który postawiliśmy na rzecz wspomagania podgrzewania powrotu kotłowni, to jest 220 metrów w jedną stronę. Omawiam to dlatego, bo często, gęsto ktoś mówi, że nie, tam to będę miał daleko i instalacja będzie tak droga, że na pewno się to nie opłaci. Jeżeli w sprężarkowni jest odpowiednio dużo energii do odebrania, a w kotłowni czy przy odbiorniku jest dostatecznie duży odbiornik, co by tą energię odebrał, to na pewno taka instalacja się opłaci. Proszę dać nam to przeliczyć, proszę dać nam szansę, zanim stwierdzimy, czy sobie coś nie opłaca. Tą realizację pokazuję Państwu. To jest zakład z branży automotive mieszczący się we Wrześni, nie będę używał nazw. Ostatecznie dzwoni do mnie pan Przemek i mówi: panie Mateuszu, bo ja mam instalację odzysku ciepła, pan by musiał do mnie przyjechać. Mówię: no to skoro pan instalację odzysku ciepła ma, to już pan ode mnie nic nie potrzebuje. No otóż nie, bo instalacja odzysku ciepła to była zrobiona wraz z budową fabryki i została po uruchomieniu fabryki, od uruchomienia fabryki włączona na 2 tygodnie i utrzymanie ruchu mi przyszło i ten odzysk zatrzymało. A dlaczego? A dlatego, że sprężarki mi się przegrzewają. Jak to możliwe jest, żeby instalacja odzysku ciepła, która jakby w swoim założeniu ma odbierać energię od sprężarek, ciepło przekazywała? Ano właśnie okazuje się, że to nie jest wcale takie proste. Sprężarka to nie jest kocioł, który moduluje swoim palnikiem. Sprężarka jest to grzejnik, dosyć kapryśny i dosyć termodynamicznie skomplikowany. I to nie jest tak, że możemy puścić pompę na pałę i to się będzie już wszystko odbywać samo. Jesteśmy autorem oprogramowania swojego. Mamy swoje oprogramowanie do instalacji odzysku ciepła, które od tych 15 lat jest udoskonalane i samych warunków bezpieczeństwa, zabezpieczenia maszyny mamy 53. I te 53 warunki bezpieczeństwa dla maszyny to jest coś, co z roku na rok przez te 15 lat było dopisywane. Przemyśleliśmy ten temat wzdłuż i wszerz i już dzisiaj możemy powiedzieć, że wiemy wszystko, bo dzisiaj jak przyjeżdżamy na instalację odzysku ciepła, zakładamy szafkę, podłączamy przewody do pomp, do sterowników, do czujników temperatury, puszczamy instalację i później już tylko z klientem kartkę na święto sobie wysyłamy. Ostatecznie instalacja została uruchomiona, z panem Przemkiem wysyłamy sobie kartki na święta i utrzymanie ruchu mu tej instalacji nie wyłączyło. To jest też o tyle ważne, drodzy Państwo, że jeżeli zdecydujecie się podjąć inwestycję instalacji odzysku ciepła, która nie będzie chodzić, nie będzie działać, to myślę, że ktoś was może chcieć za to rozliczyć. Warto jest po prostu współpracować z firmami, które mają w tym aspekcie doświadczenie. Jeżeli ja mogę Państwu przedstawić klaser kilkudziesięciu referencji z dużych zakładów, od wszystkich producentów sprężarek, jakie mamy dostępne na europejskim rynku, warto po prostu to zrobić z kimś, kto wie, kto co robi. Taką sprężarkę za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy da się popsuć i naprawdę wcale nie potrzeba dużo trudu, żeby do tego doszło. Tą realizację pokazuję w odniesieniu do modelu sprężarki bezolejowej, którą Państwu pokazywałem. I tutaj zupełnym przypadkiem udało nam się ten współczynnik sprawności odbioru energii od sprężarek bezolejowych właśnie uzyskać. Jak? Ano właśnie przez ścianę ze sprężarkownią mieliśmy mieć szczęście,
posiadać dwie centrale wentylacyjne po 40 tysięcy metrów sześciennych każda. Ciepło odbiorowe od sprężarki wrzucamy na prenagrzewnicę. Tak, czyli jakby nagrzewnica końcowa została, jest tam ciepło podłączone z pecu, gdyby, nie wiem, sprężarki nie chodziły, tudzież był układ w awarii, ale my podgrzewamy to powietrze na pierwszym stopniu. Ile ciepła mamy, tyle oddamy. A że takie powietrze, które wrzucamy na nagrzewnicę, w momencie, kiedy te nagrzewnice zaczynają pracować, to ma 6-8 stopni, to właśnie byliśmy w stanie, i tak to do dziś dnia funkcjonuje, utrzymać tą temperaturę powrotu na poziomie tych 30 stopni. Pokazuję to dlatego i mówię o tym dlatego, że właśnie ciepło technologiczne jest fajnym odbiornikiem, który zaczyna pracować szybciej, pracuje dłużej niż układy centralnego ogrzewania na halach przemysłowych. Bo właściwie jak temperatura powietrza zewnętrznego spadnie poniżej 10 stopni, to układ ciepła technologicznego już się załączyć musi, bo powietrze wydawane z central wentylacyjnych musi być podgrzewane. Musimy zapewnić temperaturę komfortu powietrza nawiewanego na poziomie 18 czy 20 stopni i tego nie przeskoczymy. Więc zaczynamy korzystać z ciepła technologicznego na centralach od września, a kończymy po majówce. Fajny, długotrwały odbiornik, stabilny energetycznie, z niską temperaturą powrotu, którą możemy zapewnić. Zawsze będzie tak, że im niższa temperatura powrotu, tym wyższa sprawność odzysku. I o tej sprawności już się nagadałem, no to teraz przejdźmy do ekonomii, bo być może niektórzy z Państwa zaczynają myśleć, czy u mnie by się to opłaciło, czy nie. No to przykład. Moc sprężarki razy godziny pracy, to mamy x megawattogodzin energii elektrycznej. Podzielmy to przez pół to i pomnóżmy razy stawkę za ciepło, za megawattogodzinę, najczęściej z gazu, wówczas nam wyjdzie zysk w polskich złotych. Jeżeli tą ilość energii cieplnej podzielimy przez 11,63, wyjdzie nam ile białych certyfikatów możemy za to dostać. No, czyli dla przykładu sprężarka 100 kW, 4000 godzin do ciążenia rocznie, megawattogodzina już jeszcze może w tym roku aktualna, ale już niedługo będzie tylko wspomnieniem takim przyjemnym, jak to było tanio, a nie wydawało się tanio, a od nowego roku no, jednak 110 to by było naprawdę bardzo tanio. I biały certyfikat po 1600 dzisiaj jest droższy, nieistotne. Wirtualny wynik finansowy WWF, 22 tysiące złotych rocznie z energii i z białych certyfikatów 27,5. Ale rzeczywiste oszczędności to realnie wykorzystana energia, nie potencjalnie odzyskana. I tutaj mogę Państwu przedstawić wykres pracy sprężarek i zapotrzebowanie cieplnego wrzucone na jedną oś czasu w jednym z zakładów podwarszawskich. Nie wiem, na ile to jest widoczne, ale jest tutaj taki schodkowy wykres, bo tylko takie dane miesięczne z odczytu gazomierza mieliśmy. No generalnie parabola. A pomarańczowy wykres jest to suma godzin pracy na dociążeniu sprężarek. I teraz no, widzimy, że wtedy, kiedy mamy dołek z odbiorem energii cieplnej, no to sprężarki mają swoją górkę. W momencie, kiedy mamy górkę w grudniu, no to sprężarki mają swój dołek. Dlaczego to pokazuję? Ano dlatego, że klient miał fajne dane z BMS-a i jedna z firm takich audytujących, niestety znanych i niestety niezbyt rzetelnych, powiedziała, że instalacja odzysku ciepła musi wrócić w rok, ale jak my nałożyliśmy na siebie te dwa wykresy, bo tylko część wspólna tych dwóch wykresów to jest rzeczywista oszczędność finansowa, a nie te godziny pracy ze sprężarek, jeżeli nie mamy wówczas na to ciepło odbioru, no to naturalnie oszczędności nam się nie naliczają. Ta firma audytowa powiedziała, że się spłaci w rok, my powiedzieliśmy w trzy. To nie jest, pozwólcie nam zrobić taką prostą analizę i być może uda wam się uniknąć albo potwierdzicie się w przekonaniu słuszności inwestycji, czy to nam się spłaci w rok, czy w trzy. Różnica jest dosyć duża, liczona w setkach procent. Nie każdy ma takie ładne dane z BMS-a, jak przed chwilą pokazałem, ale nawet właśnie te dane z dociążenia sprężarek cotygnowe i dane odczytu z licznika gazomierzy, no to możemy stworzyć właśnie taki słupkowy wykres, gdzie
widzimy, kiedy klient ma swoją górkę, jeżeli chodzi o produkcję i sprężone powietrze, to są te żółte słupki. Wrzesień, październik, listopad, ciepła mamy najwięcej. No, zużycie energii cieplnej jest charakterystyczne dla Polski, czyli również parabola. Styczeń, grudzień dużo, czerwiec, lipiec mało. Koniec końców, jeżeli byśmy policzyli, tak jak to mówią katalogi wielu producentów sprężarek, ilość godzin pracy razy 70%, razy energia ciepła liczona w oleju opałowym w stawkach w euro, no to pewnie instalacja odzysku by się spłaciła na papierze i może w 6 miesięcy. W praktyce z białymi certyfikatami wyszło to 2 lata i się tego nie wstydzę. Wręcz jestem z tego dumny. Energia poszła na tyle do góry, że i wartość białych certyfikatów w tym okresie dla tego projektu również, że koniec końców się spłaciło w 1,5 roku. Wolę klientowi powiedzieć 1,5 roku i nie skłamać, czy 2 lata i nie skłamać, czy 3 lata i nie skłamać, niż mam powiedzieć 9 miesięcy, a potem jak wyjdzie 3 lata, to mówić, że no w sumie to i tak nie jest tak źle. Niech klient wie, w co chce zainwestować. Więc jeżeli byśmy mieli sobie wypracować jakiś model, ile to rzeczywiście się będzie spłacać, to rzeczywisty wynik finansowy my przyjmujemy przez 7 dwunastych w roku, czyli okres grzewczy, bo okres grzewczy w Polsce to jest 7 dwunastych roku, prawie 5 tysięcy godzin w roku, konsumujemy całość odebranej od maszyn energii. A 5 dwunastych w roku, czyli wychodząc z sezonu grzewczego, tylko 10% tej energii. Mogą to Państwo zweryfikować po właśnie tych licznikach z gazu. Zobaczycie, że w czerwcu czy w lipcu zużywacie może 7 czy 5% tego, co w grudniu i styczniu. Więc wracamy do naszego przykładu ze sprężarką 100 kW. No i nam wychodzi, że rzeczywisty wynik finansowy po pierwszym roku to nie jest 22 i 27,5 tysiąca z białych certyfikatów, a 22 tysiące z energii, tylko to jest 31 prawie tysięcy, 45 prawie tysięcy po drugim roku i 58 po roku trzecim. Różnica między jednym a drugim, czyli tym wirtualnym, a rzeczywistym wynikiem finansowym, to jest 1:3 prawie. Warto mieć po prostu świadomość tego, co się robi i główny energetyk zasługuje na to, żeby w sposób świadomy i pewny mógł podjąć stosowne decyzje. Więc podsumowując, odzysk ciepła od sprężarek czy maszyn, czy technologii prawie zawsze się opłaca. Prawie rzeczywiście miałem okazję widzieć zakłady, w którym sprężarkownia była w jednym końcu, a kilometr dalej była kotłownia, czy pierwszy możliwy odbiornik. No wówczas prowadzenie tak dużej i długiej infrastruktury no wiązało się z takim nakładem kosztów, że rzeczywiście mieliśmy problem, żeby to uzyskało stosowny payback. Chociaż przy dzisiejszych cenach energii być może się to zmieni. Odzysk ciepła to doskonały sposób na spełnienie normy emisji. Brak inwestycji w oszczędność energii skutkuje gorszym wynikiem finansowym firmy. Wszyscy nasi klienci, z którymi mieliśmy przyjemność pracować w ostatnich latach, na pewno nie żałuje tych decyzji, zwłaszcza w obliczu tego, co się dzieje na giełdzie energii i co państwa czeka o zgrozo od nowego roku. Oszczędność się zawsze opłaca. Zawsze lepiej wydać coś, co obniży nasze koszty, obniży koszty naszego produktu. Koniec końców wówczas nasza firma ma większe szanse na rynku. Tu sobie zapisałem. Często się klienci mnie pytają, a ile to w ogóle kosztuje? Za każdym razem indywidualna jest wycena, to jest tak jak z instalacją cieplną czy z kotłownią i właśnie wypracowaliśmy pewien współczynnik, który jest zbieżny z kosztem pobudowania kotłowni. Czyli jeżeli macie Państwo kotłownię 100 czy 200 czy 300 kW i wiecie, ile za nią zapłaciliście, to w odniesieniu oczywiście do dzisiejszych cen mniej więcej tyle samo będzie kosztowała instalacja odzysku ciepła, o tyle, że nie jest zasilana gazem z sieci i nie powoduje obrotu liczydła gazomierza. 100, 200, 300 tysięcy w zależności od mocy rozbudowanej infrastruktury. Osobiście miałem przyjemność nadzorować projekt u dużego producenta płyt
OSB, w którym instalacja odzysku ciepła się spłaciła w 9 miesięcy. Spełnił wszystkie warunki potrzebne do tego, żeby tak było. Czyli duże maszyny, bo 130 i 160 kW, sztuk 4, a za ścianą odbiornik, czyli infrastruktura. Krótka, maszyny duże i przede wszystkim dociążone. 99% tłoczenia na maszynach stałoobrotowych, tylko nigdzie indziej wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Czyli spełnił wszystkie trzy najważniejsze warunki. Dociążenie maszyn, krótka instalacja, pewny stały odbiornik. Więc taki payback można uzyskać. A jak to będzie u Państwa? No to zapraszam do pokoju na rozmowę. Ja dziękuję ślicznie za uwagę. We'll be right back.